Dzień dobry Państwu. Mam też taki inny temat, żeby trochę opowiedzieć o tym, jak dostępność informacji na styku z prawami autorskimi może powodować pewne perturbacje. Mam taką umowę z panami, że będą za mnie przedstawiać slajdy, ale muszę się tu ustawić. Po pierwsze, trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest tak naprawdę dostępność, bo w informatyce jest takie pojęcie i ono intuicyjnie jest rozumiane tak, że coś mamy albo czegoś nie mamy. I to jest takie pojęcie, które na angielski tłumaczy się słowem availability, ale oprócz tego jest jeszcze inny rodzaj dostępności. Dostępność informacji mówi o tym, że można z tej informacji korzystać, można ją percypować przede wszystkim, percypować zmysłami, w przypadku informacji elektronicznej wzrokiem albo słuchem. I ta dostępność po angielsku nosi nazwę accessibility. I tą dostępnością chciałbym dzisiaj się zajmować i opowiedzieć o tym, gdzie tutaj może być problem, jeżeli chodzi o prawa autorskie. A problemów może być całkiem sporo. Chciałbym to opowiedzieć na przykładzie filmów, czyli materiałów audiowizualnych. Mamy tutaj dwie warstwy informacyjne, to znaczy... A może, powinienem jeszcze powiedzieć, bo Państwo może o tym nie wiedzą. Ja jestem osobą niewidomą, w związku z tym trochę ciężko będzie uchwycić mi kontakt wzrokowy z Państwem, ale z grubsza Was słyszę, gdzie jesteście. Więc mamy dwie warstwy informacyjne. Mamy warstwę wizualną, czyli obraz, takie ruszające się obrazki, oraz dźwięk, czyli ścieżkę dźwiękową, dialogi i tym podobne rzeczy. Jak się łatwo domyślić, pierwsza warstwa nie jest dostępna dla osób niewidomych lub słabowidzących. Druga warstwa nie jest dostępna dla osób niesłyszących lub słabosłyszących. No i co z tym można zrobić? Można oczywiście powiedzieć, że to nie jest informacja przeznaczona dla tych odbiorców. Żeby percypować filmy, to trzeba widzieć i słyszeć. To oczywiście nie jest prawda. I wymyślono trzy metody na udostępnianie materiałów audiowizualnych. One są coraz bardziej popularne, natomiast... O, przepraszam, bo coś mi się tutaj... Okej, więc oczywistym sposobem prezentowania informacji dźwiękowej są napisy. Prawie takie same jak te napisy dialogowe, które wszyscy znamy. Dla osób niesłyszących one są uzupełnione o pewne takie drobne, dodatkowe informacje dźwiękowe, mówiące o tym, że na przykład słychać strzał, że dzwoni telefon, że w tle gra muzyka i tym podobne. Dla osób, które nie znają języka polskiego, niezbędne są tłumaczenia na język migowy. Język migowy, wbrew temu, co niektórzy podejrzewają, to wcale nie jest język polski pokazywany gestami. Język migowy jest zupełnie odrębnym językiem, ze swoją własną gramatyką, słownictwem. Głusi twierdzą, że można w nim nawet pokazywać poezję i że da się rymować. Ja im wierzę na słowo, chociaż wydaje mi się to niezwykłe. No i wreszcie dla osób niewidomych wymyślono taką technologię, którą nazywa się audiodeskrypcją. To jest taka dodatkowa ścieżka, którą opowiada lektor, mówi o tym, co się dzieje na ekranie. Krótko mówiąc, stosując tego rodzaju techniki, można powiedzieć, że materiał audiowizualny można udostępnić osobom niepełnosprawnym sensorycznie, zmysłowo. Na czym polega problem? Otóż polega on na tym, że wszystkie te techniki, łącznie z napisami, choć przyznaję, że ja tu osobiście mam największe wątpliwości, ale wszystkie te techniki są utworami zależnymi. Powstaje nowy zupełnie utwór, nowy utwór, który jest zależny od tego utworu pierwotnego, od filmu. Audiodeskrypcja opisuje obraz, więc powstaje jakaś interpretacja tego, co widać na ekranie. Tłumaczenia na język migowy, z oczywistych względów, jak każde inne tłumaczenie, jest również utworem zależnym. Napisy, no tutaj autorzy napisów dla osób niesłyszących się upierają, że to też jest utwór, że wkładają w to pewną wiedzę, pewną dodatkową taką dozę twórczego wkładu, więc to też jest utwór zależny. A więc mamy problem prawno-autorski. Co na ten temat mówi nasze prawo? Otóż od 2004 mamy taki artykuł w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który jest implementacją, właściwie wprost przepisaniem dyrektywy, która pozwala na to, żeby wykorzystywać utwory dla dobra osób niepełnosprawnych po to, żeby mogły z nich korzystać. Trzeba przyznać, że jest to jedna z najszerszych implementacji, jakie spotkałem w europejskim prawie autorskim. Właściwie wszędzie są dodatkowe ograniczenia, a tutaj w Polsce przepisano prawie dosłownie zapisy z dyrektywy. Więc ktoś by zapytał, gdzie jest problem? Przecież ten artykuł brzmi tak, jakby wszystko dało się zrobić. No ale przyjrzyjmy mu się dokładniej. Mamy trzy takie warunki dopuszczalności adaptacji. Najtrudniejszy chyba jest ten niezarobkowy charakter tworzenia tego typu adaptacji, który sprawia zarówno wiele problemów takich interpretacyjnych, jak i praktycznych. Ale także pozostałe dwa warunki są problematyczne. Ostatni szczególnie powoduje, że mamy taki problem, że zawsze powstaje zawężenie grupy odbiorców, że te adaptowane treści w zasadzie chyba nie powinny trafiać tak naprawdę do szerszego ogółu. Kto mógłby wykorzystywać te zapisy prawa autorskiego? No, wydawałoby się, że telewizje mają te swoje filmy, mają też obowiązki zapisane w ustawie medialnej, w artykule 18a, które nakazują im dostarczać pewną ilość materiałów dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Ale telewizja działa dla zysku. Tak, chyba mamy w Polsce jedną telewizję, która deklaruje, że nie działa dla zysku, ale wszystkie pozostałe oczywiście są i spółkami akcyjnymi przede wszystkim i generalnie mają swoich udziałowców i mają przynosić zyski. Bardzo trudno jest wykazać, że te adaptacje nie przynosiłyby korzyści. Trudno jest także w jakiś sposób sztucznie ograniczać dostęp do zaadaptowanych materiałów innym odbiorcom niż osoby uprawnione, czyli osoby niepełnosprawne. Wiadomo, jeżeli mamy te materiały puszczać z napisami, z audiodeskrypcją, z tłumaczeniami na język migowy, wiadomo, one trafią do wszystkich. Czy ktoś z nich skorzysta, jest sprawą odrębną, ale mógłby skorzystać, a więc mamy kłopot. No więc co robią prawnicy w telewizjach? No, drapią się w głowę, mówią, że w zasadzie chyba byśmy mogli, ale to jest ryzykowne, tu jest problem, lepiej tego nie róbmy. I to nie jest problem wydumany. To jest taki problem, który zgłaszają prawnicy z telewizji, w szczególności o dziwo z telewizji publicznej. Oni tylko nie mają problemu z własnymi materiałami, dlatego własne materiały adaptują. A co jeżeli to ktoś zrobi inny? Jest taka fundacja Kultury bez barier, która zajmuje się udostępnianiem kultury ogólnie, ale między innymi filmów osobom niewidomym, osobom niesłyszącym. Tworzą własną audiodeskrypcję do tych materiałów, napisy. Robią to najczęściej jakoś tam za pieniądze publiczne, albo częściowo za publiczne, częściowo za własne. I jakiś rok temu zapytali na takiej naszej wewnętrznej liście dyskusyjnej zajmującej się dostępnością, co oni mogą z tym zrobić, bo oni mają już teraz pełne szuflady tych adaptacji i audiodeskrypcji i napisów. No chcieliby, żeby to się dało wykorzystać. Oni robią te swoje pokazy, ale to jest oczywiście mała skala, duży problem organizacyjny. Chcieliby, żeby to dołączać do płyt DVD, żeby puszczać to w kinach. Po dłuższej dyskusji okazało się, że tak naprawdę no to nie bardzo jest co z tym zrobić. Tak naprawdę to te materiały mogłyby wykorzystać właściwie wyłącznie właściciele praw autorskich, majątkowych, a być może wręcz osobistych. Nikt tego nie zrobi, nikt tego nie przekaże, nie wykorzysta. To wszystko ląduje w szufladzie. A teraz taka historia znowu z tego roku. Środowisko osób głuchych ma taką bardzo ważną dla siebie imprezę. Ona jest organizowana raz na dwa lata. To są wybory Miss Deaf Poland. Zrobili to, udało im się zwabić telewizję, w tym wypadku publiczną, która zrobiła materiał, potem zaprosiła te panie, które wygrały do studia, żeby porozmawiać.
No i puścili ten materiał w telewizji, ale zapomnieli o napisach. Więc materiał, który był tak naprawdę najbardziej interesujący dla osób niesłyszących, był dla nich zupełnie, ale to zupełnie niedostępny. Co oni zrobili? Oni ten materiał wydłubali z internetu, bo był, wrzucili go na YouTube'a i własnym sumptem dodali napisy. Czy złamali prawa autorskie? No, wydaje się, że tak. Zrobili to bez zgody, upublicznili i w ogóle, no, zgroza. Czy zrobili coś złego? No, mnie się zdaje, że nie, dlatego że materiał miał potencjał komercyjny stosunkowo niewielki. Zainteresował wąską grupę dosyć odbiorców. Był krótki i w ogóle, no, trudno uwierzyć, że jakiś reklamodawca wyłożyłby dużo pieniędzy na to, żeby przed tym ukazała się reklama pasty do zębów czy innego samochodu. Ale oczywiście telewizja zainterweniowała, zawalczyła i materiał został zdjęty. Wtedy to się dopiero głusi wkurzyli. Zrobili taką aferę, że telewizja szybciutko się wycofała, po czym wypisała taki długi list, że oni są dobrzy i że oni w zasadzie tyle robią dla głuchych. Nie, ten materiał można znaleźć w internecie, jak państwo mają ochotę. Proszę poszukać, to jest naprawdę taki długi, długi list, że oni od lat 70. robią napisy, od 80. robią tłumaczenia. No tak, no robią, no ale teraz nie zrobili. Ktoś to zrobił za nich. I ten, kto to zrobił za nich, bo oni zapomnieli, został oskarżony o to, że łamie prawo. Co z tym można zrobić? Zainspirował mnie swego czasu Alek Tarkowski taką swoją opinią na temat praw autorskich, co można z nimi zrobić, jeżeli chodzi o ich ewolucję. Ja wpadłem tylko na pomysł, że ten artykuł 33 z indeksem 1, gdyby z niego usunąć te warunki, które tam są, to on by już był użyteczny. Już telewizje mogłyby to wszystko spokojnie robić, mogliby dystrybutorzy zaopatrywać w napisy czy w audiodeskrypcje filmy, które wypuszczają w Polsce, ale dopóki tego nie ma, to oni tego nie zaryzykują. Tak długo ta kultura będzie ciągle w niszy, na specjalnie organizowanych pokazach, bo producenci, dystrybutorzy nie dbają o to. Teraz jest taka znowu akcja Głuchy, dotycząca filmu Bogowie. Budżet 6 milionów złotych. Zabrakło 600 złotych na dorobienie napisów po polsku. W związku z tym osoby głuche znowu nie są w stanie korzystać z polskiej produkcji. A teraz dobry przykład. Do niedawna, znaczy to może o sobie. Ja jestem molem książkowym. Zawsze czytałem, kiedy widziałem, czytałem bardzo dużo, potem czytałem też dużo, potem kiedy straciłem wzrok, korzystałem z tak zwanych książek mówionych, teraz nazywanych audiobookami. Ale nie mogłem korzystać z e-booków. Nie mogłem korzystać dlatego, że wydawcy bardzo trzymali się takiej zasady, żeby książki te elektroniczne były opatrzone jakimiś zabezpieczeniami typu DRM. To nie jest problem dla osób widzących. Albo może mały problem, bo tak bym może powiedział. Problemy są innego rodzaju. Natomiast my musimy korzystać z naszych urządzeń. Tak naprawdę książka zabezpieczona DRM-em jest zazwyczaj dla nas bezużyteczna. I przez długie lata, mimo że książki były już sprzedawane, no już pewnie z 10 lat, nie można było z nich korzystać. Od kiedy w Polsce zrezygnowano z DRM, zastąpiono znakiem wodnym, okazało się, że da się korzystać z książek elektronicznych. Ja mam w tej chwili kupionych książek tyle, że mam cały mój smartfon jest wypchany e-bookami, w tym także ostatnio zakupioną książką Korego Doktorowa, którą właśnie czytam. Ale to było możliwe dzięki temu, że ktoś pomyślał, że może te zabezpieczenia nie są najważniejsze, że być może można zrobić coś, żeby jednak ludzie mogli z tego korzystać. Nie wiem, czy w tej chwili książek sprzedaje się więcej elektronicznych niż papierowych. Pewnie jeszcze nie, ale na portalu Świat Książki jest co miesiąc taka informacja, ile książek z 30 najlepiej sprzedających się w Polsce ma wersję elektroniczną. I ostatnio osiągnął ten wskaźnik 28, znaczy tylko dwie nie mają wersji elektronicznej.
Restrykcyjne prawa autorskie i zabezpieczenia przed łamaniem tych prawa mogą bardzo poważnie ograniczać dostęp do kultury dla osób niepełnosprawnych. To się na szczęście zmienia i nie mówię tu wcale o traktacie z Marrakeszu, o którym być może niektórzy z Państwa słyszeli, bo on tak naprawdę dla nas, dla Polaków absolutnie nic nie wnosi. Ale to, że można wreszcie kupować książki elektroniczne, że ktoś tworzy adaptację w taki sposób, że można korzystać z utworów audiowizualnych, sprawia, że mamy większy dostęp do kultury. Jeżeli prawo będzie zaostrzone, no to może się okazać, że znowu to ten dostęp do kultury stracimy. Rozumiem, że ja już minąłem swój czas. To tylko ostatni już fragment, to jest już ostatni ważny slajd. To jest fragment z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, który zaleca, żeby prawa autorskie nie ograniczało dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym. I dlatego prawa autorskie powinno być skonstruowane w taki sposób, żeby tego prawa nie ograniczać. Dziękuję.